ćwiczenie na tapping do solówek, bardzo fajne, bardzo, no, o tappingu jak się gra, to będzie, to na pewno znasz te lekcje. Skupmy się na ćwiczeniu, które by wyglądało tak. Trzy dźwięki. Ty, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ty, 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 ty. W skrócie, czyli triola, triola to się charakteryzuje tym, że po prostu mamy trzy dźwięki, ale w skrócie to jest tak, że to jest niesymetryczne, czyli mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Czyli raz zaczynamy jakby od jednego uderzenia, raz od drugiego, czyli raz od jednej ręki gramy. To były cały czas grane triole przeze mnie, no nie? Więc tak, piórko chowamy, albo w ogóle odkładamy, albo chowamy tutaj przy palcu środkowym i sobie gramy. Tapujący palec, czy uderzający strunę, to jest pierwszy palec na 12 progu. Ważne jest to, żeby nadgarstkiem postarać się stłumić pozostałe struny, żeby nie. I tutaj grałem po prostu 7, 5, 3. Cały czas raz, dwa, trzy. To samo, żeby zagrać na strunach cieńszych, na wszystkich strunach w zasadzie, na trzeciej. Na drugiej. Na pierwszej. Na piątej. Na szóstej. Bardzo fajne ćwiczenie, możemy oczywiście połączyć to z riffami, na przykład mamy jakiś... Mnóstwo różnych cudów, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.
myślę, że to będzie na tyle. Popróbuj sobie po prostu to, że tapping na 12 progu i gramy po dźwiękach na przykład ze skali amol A, B, C, D, E, F, G. Lub schemat 7, 5, 3, 2. 7, 5, 3, 2 na każdej strunie, a tutaj tapujemy na 12 progu, a tutaj 7, 5, 3, 2. W różnych kolejnościach, mogą być różne kombinacje, może być... Dobra, chodź tu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tu jadę 7, 5, 3, 2. Albo mogę grać 2, 3, 5, 7. Albo 7, 3, 5, 2. Do tego pasował jakiś podkład w tonacji, w riffach, które sobie wybierzesz, może być równie dobrze. Mam nadzieję, że to miałeś w głowie też ten motyw. I do tego ten podkład. Idealnie to by się zgrywało. Pokombinuj, poćwicz wszelkie propozycje w komentarzach. Uwagi w komentarzach także bio.